czy on mnie kocha. Kochani, dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy on mnie kocha, czy nie kocha, prawda? Więc nie bądźcie rozczarowane, jeśli będzie jakaś negatywna odpowiedź, ponieważ ja tylko mówię, jakby tłumaczę to, co karty same pokazują. Więc na pewno nie wyszukuję tych kart sama lub nie insynuuję tego, tylko mówię to właśnie, co autentycznie mi wypadnie. Więc wszystkie osoby, które słuchają, proszę nie być rozczarowaną, w zależności od odpowiedzi, jakie padną. Dobrze? Ponieważ wróżka nie musi mówić tego, co chcą widzowie pytać, tylko to, co właśnie mówią karty na daną chwilę. Jednakże są to energie na daną chwilę, na teraz. Te energie mogą się zmienić, ponieważ mamy też różne fazy, tak? Nieraz wydaje nam się, że jesteśmy bardzo zakochani, nieraz wydaje nam się, że nienawidzimy, nieraz wydaje nam się, że już przestaniemy się męczyć, skończymy tą relację mentalnie. Później znowu mamy taką fazę, że wpadamy i myślimy intensywnie i tęsknimy. Także energie się zmieniają, więc to są energię tylko na dzisiaj, tylko na dzisiaj. Krótkotrwała wróżba tylko na dzisiaj. Czy on mnie kocha? Czyli jaką fazę ma on właśnie teraz, dzisiaj, na tą chwilę, na ten moment, prawda? Mam trzy grupy. Grupę pierwszą z aniołkiem. Aniołek taki biało-złoty. Grupę drugą z kryształem. I grupę trzecią z takim ceramicznym serduszkiem różowym. Proszę wybrać sobie grupę, do której Państwo ciągnie oko, która tą grupę weźcie, która z Wami teraz magnetyzuje. Nie patrzcie rozsądnie, tylko to, gdzie właśnie oko pierwsze tutaj idzie, jak magnes, prawda? Musi być to szybka decyzja zawsze, właśnie taka intuicyjna. Dobrze, więc kochani, proszę o subskrypcję, komentarze później po tym filmiku, czy to się zgadza, czy rezonuje z Wami ta wróżba, co myślicie o tym. Bardzo proszę o komentarze, bym wiedziała. I zaczynamy, kochani, od grupy pierwszej z aniołkiem. Czyli ten przedmiot, aniołek. Co ta osoba, o którą pytasz, co ta osoba myśli, co ta osoba ma w sercu i odpowiedź na pytanie, czy ta osoba Ciebie kocha. Na dnie talii mamy już tutaj taką sugestię, blokada. Czyli partner, o którego pytacie, czy osoba, o którą pytacie, jest w fazie blokady, izolacji, być może oziębłości jakiejś tutaj emocjonalno-uczuciowej czy seksualnej. Chce być sama, być może nawet nie macie kontaktu, być może nawet nie widzicie się, nie spotykacie, nie macie zdrowej, normalnej, regularnej komunikacji, ponieważ osoba się jakby tutaj troszkę odcięła. Odwróciła, jest niedostępna. Taka jest tendencja tutaj dla tej grupy pierwszej. Być może jakiś kryzys, ciche dni lub nawet kłótnie i każdy teraz jest, siedzi cicho, jest dumny, walczy o swoje ego i jest właśnie w izolacji. Więc zobaczmy, czy osoba, o którą pytacie, Was kocha. Co ta osoba myśli? Ta osoba myśli o stabilności z Wami. Chciałaby zbudować coś stabilnego, długotrwałego, solidnego, gdzie w końcu by poczuła się bezpiecznie, by, jak to się mówi, zarzuciła kotwicę. Chciałaby znaleźć swój port, w którym będzie czuła się dobrze, do którego będzie zawsze wracała.
Więc na pewno myśli ta osoba o tobie, że chciałaby zbudować coś stabilnego, pomimo właśnie tej izolacji, teraz kryzysów, być może zerwania spotkań, komunikacji. Jednak myślami jest tutaj właśnie z chęcią zbudowania czegoś pozytywnego. Być może też dajesz mu takie poczucie, że mogłaby ta osoba z tobą zbudować właśnie coś pięknego, stabilnego, bezpiecznego, piękny jakiś dom, ciepło rodzinne, gdzie byście mogli właśnie długotrwale być w jakimś stabilnym związku. O tym myśli ta osoba. Co ta osoba ma w sercu? Co czuje do was? Ta osoba jest obciążona, przeciążona, ma blokady. Myśli, że ten związek ją obciąża i że właśnie to w tej chwili, że ten związek jest to mozolna jakaś droga dla tej osoby. Że no, być może nawet myśli o tym, że nie jest to możliwe, by osiągnąć tutaj ten szczyt szczęścia, zadowolenia, spełnienia. Że jest to bardzo długa, kręta, ciężka, mozolna droga do tego szczęścia z wami. Obciąża go to, przeciąża. Dlatego jest w izolacji, potrzebuje czasu, potrzebuje się namyśleć. Pomimo tego, że chce stabilności z wami, że myśli, że jesteście dla niego jakąś partią właśnie do zbudowania czegoś stabilnego, jednakże jakieś być może kłótnie, problemy wasze, kryzysy obciążają go totalnie. Ta osoba właśnie to ma w sercu. Przeciążenie. Odpowiedź na pytanie, czy ta osoba ciebie kocha? Tak. Pragnie z tobą domu rodzinnego, szczęścia rodzinnego. Pragnie zbudować z tobą coś stabilnego, coś pięknego. Rodzinę, dom. Stałą, bezpieczną, długotrwałą relację. Piękny dom, widzicie, z ogrodem, naturą, wszystko pięknie się rozrasta. No, przepiękna atmosfera. Także tak, kocha cię i pragnie właśnie czegoś stabilnego. Pomimo to, że ma taki kryzys i potrzebuje czasu, by wyjść z tych obciążeń. Ale uczucie miłości, uczucie stabilności jest w tej osobie. Także to było dla grupy pierwszej, kochani. Dziękuję grupie pierwszej. Proszę o komentarze, lajki, subskrypcje. Teraz przyjdzie grupa druga. Grupa druga z kryształem, z takim właśnie kamieniem kryształowym. Co ta osoba myśli, co ta osoba czuje i odpowiedź na pytanie, czy on, czy ona was kocha. Co ta osoba myśli? Ta osoba ma dużo myśli, ale te myśli przeciążają ją, ponieważ nie jest dla niej właśnie ta relacja jasna, nie jest klarowna i ma troski. Ma zawirowanie wręcz myśli. Myśli na pewno męczą osobę tej głowy. Mentalnie jest ta osoba no, zawirowana. Niemniej jednak problem jest właśnie, że ta osoba nie ma klarowności, być może uczuć, emocji do was i planów. Nie ma klarowności, jasności w planach w stosunku do was. Miota się sama ze swoimi myślami. Nic nie jest jasne i konkretne dla niej. Nie wie, na czym stoi. Co ta osoba ma w sercu w stosunku do was? W sercu pragnie ta osoba, by otworzyć jakieś nowe z wami tutaj perspektywy, by jakaś otworzyła się jakaś nowa perspektywa,
nowa szansa, nowy początek. Nowa próba być może, lub wyjaśnienie właśnie tych wszystkich spraw. Początek komunikacji i wyjaśnienia wszystkich tych problemów, niejasności, nieklarowności. To ma w sercu, czyli pragnienie właśnie wyjaśnienia tutaj tych wszystkich spraw. Odpowiedź na pytanie, czy ta osoba Was kocha. Trudno. Ta osoba jest obciążona. Być może ma właśnie jakieś obciążenia, złe doświadczenia z przeszłości. Teraz też złe doświadczenia, być może już z Wami, kłótnie. Ta osoba jest zablokowana. Myśli, że ta praca nad tym związkiem, te niejasności, nieklarowności sytuacji, wielka niewiadoma, jak po prostu się potoczy ta relacja, obciąża ją. Ta osoba jest tak obciążona, że nie ma siły na tą mozolną pracę nad tym związkiem. Wydaje jej się być może ten związek za bardzo ciężki, obciążający ją, jej emocje, jej głowę, jej uczucia, jej właśnie osobowość i po prostu jest zablokowana, jeśli chodzi o miłość. Nie otwiera się na uczucia. I jeszcze w dodatku, kochani, karta na spodzie karty. Krzyż. Czyli obciążenie. Krzyż pański nosi ta osoba. Czyli obciąża ją zupełnie ten związek i ta relacja. Niemniej jednak jest to relacja dla niej ważna. Krzyż mówi też o sprawach istotnych, ważnych, ale krzyż jest również obciążeniem. Tak jakbyś nosił krzyż na barkach. Czyli obciąża cię, to upadasz pod ciężkością, ciężarem tego krzyża. Więc ta osoba, no nawet to się bardzo zgadza, prawda, z tą kartą właśnie tej, tych blokad, mozolnej pracy, która przeraża, obciąża tą osobę. Tak samo tutaj, pomimo, że jesteście dla niej ważni, jesteście ważną osobą w jej życiu, ale czuje się właśnie ona obciążona lub myśli, że ten związek jest karmiczny, ciężki, skomplikowany, niejasny, męczący, obciążający. I ta osoba jakby wycofuje się, pomimo, że pragnie tutaj z Wami komunikacji, wyjaśnienia różnych spraw, ale jest teraz w fazie blokady, przeciążenia zupełnego, izolacji. Nawet być może myśli o zakończeniu tego, tej relacji chwilami, prawda? Chwilami w sercu myśli o właśnie tutaj otwarciu się nowych szans, nowych komunikacji, ale przez to obciążenie też być może myśli o końcu. Także ma taką, czuje z tych kart taką dwoistość, tak, w sobie. Niejasność właśnie. Tak jak tutaj ta karta pokazała, co ona myśli, nie jest to jasne. Jest to absolutnie niezdefiniowane, nieklarowne. Sama nie wie, prawda? Dręczą ją różne właśnie niespokojne myśli. Więc tutaj miłość jest na pewno, kochani, zablokowana. No przeciążenie absolutne tej osoby. Także jest to wszystko tutaj bardzo, bardzo, bardzo obciążone. Być może nawet związek karmiczny. Także pomyślcie, czy chcecie się tak męczyć, czy chcecie właśnie tutaj walczyć z tymi blokadami, przejść tą ogromną górę. Jest to droga niełatwa, nie jest to proste. Także nie są tu absolutnie jasne jego uczucia miłości do Was. Wręcz przeciwnie. Bardzo duża nieklarowność emocji, uczuć. Niesprecyzowana miłość. Blokady na miłości. Dziękuję grupie drugiej. Kochani, proszę o komentarze, czy to rezonuje, czy tak rzeczywiście jest. I zapraszam grupę trzecią z serduszkiem ceramicznym. Czy ta osoba Was kocha? Co ona myśli? Co ma w sercu? I odpowiedź na pytanie, czy Was kocha.
Na spodzie karty mam już znowu w grupie trzeciej kotwicę, czyli ta osoba myśli o stabilności z Wami. Chce właśnie tutaj na pewno stabilny, długotrwały, solidny związek. Myśli o tym w stosunku do Waszej osoby. Pragnie czegoś właśnie z Wami stabilnego. Co ta osoba myśli? Myśli o uleczeniu relacji z Wami, kontaktów z Wami, spotkań. Myśli o tym, by stać się silniejszym i by Wam pokazać się w całej krasie jako stabilna osoba, jako silna, jako gotowa na nową próbę, na nowy początek, jako osoba właśnie stanowcza, zdecydowana, wiedząca, czego chce, walcząca o nową szansę. Pragnie ta osoba uleczyć siebie i właśnie te relacje. Na pewno ma dużo emocji do Was. Co pokazuje właśnie tutaj ta woda. Woda, symbol emocji. Ten niedźwiedź płynie właśnie do Was w wodzie. Taki mocny, silny. Także chce właśnie ta osoba Wam się pokazać. Jeśli wróci, przypuśćmy, w jakiej kłótni czy kryzysie, to na pewno chce się pokazać właśnie jako lepsza, silniejsza, zdrowsza, gotowsza do wszelakich jakichś tutaj prób z Wami. Jest gotowa na miłość, na związek, na zbudowanie czegoś stabilnego z Wami. Druga karta, co ta osoba ma w sercu w stosunku do Was? Wow, szczęście. Ta osoba chce być z Wami konkretnie szczęśliwa. Pragnie szczęścia z Wami, pragnie tych pięknych, romantycznych, szczęśliwych momentów. Także chce wrócić, być silniejsza i dać Wam właśnie więcej szczęścia. Chce, byście byli właśnie razem w stabilnym związku szczęśliwi. Także piękna, piękne konstelacje kart. Odpowiedź na pytanie, czy on Was kocha. Dobrze się zapowiadało, ale tutaj jest jakaś konkurencja, jakaś rywalka, konkurentka, osoba o ciemnych włosach, być może nie musi być, ale ta karta mówi o kobiecie, rywalce, przy właśnie o ciemnych włosach. Być może jest jeszcze w życiu Waszego partnera jakaś inna kobieta. Pomimo, że z Wami tutaj chce jakiejś relacji konkretnej, stabilnej, długotrwałej, tak? Pomimo to jest jeszcze tutaj ktoś inny, osoba trzecia, z którą on jeszcze nie zakończył relacji lub z którą się jeszcze spotyka. I to powoduje komplikacje i jakby dłuższą drogę dojścia do Waszego szczęścia. Być może również ta osoba trzecia miesza, intryguje, namawia go, kombinuje, manipuluje i opóźnia właśnie powrót partnera do Was lub szczęście z tym partnerem, Wasze szczęście z tym partnerem. Niewątpliwie czuję tutaj właśnie jakąś osobę trzecią, rywalkę, konkurentkę, osobę jakąś zajadliwą, która się miesza tutaj w Wasze potencjalne szczęście i powoduje opóźnienie właśnie tego szczęścia w Waszej relacji, spełnienie tego szczęścia. Są jakieś tutaj turbulencje właśnie poprzez tą trzecią osobę, rywalkę, konkurentkę, intrygantkę, zajadliwą, po prostu no żmiję. Taka inna mi też naszła tutaj energia, ponieważ jest też, jeśli na przykład powiecie nie, nieprawda, nie ma mój mąż czy partner, czy właśnie osoba, o którą się pytam, jakiejś tam trzeciej osoby, pomimo to, że tego zawsze nie możecie powiedzieć na 100%, prawda? Ale być może, jeśli tak ufacie bezgranicznie Waszemu partnerowi, to mogę powiedzieć jeszcze inną opcję, która mi się teraz nasunęła tak właśnie z tej karty, że być może są jakieś komplikacje zdrowotne,
tej osoby właśnie, o którą pytacie, czy on was kocha. No, ciężka, skomplikowana miłość. Jakieś tutaj problemy, zawikłania, być może jakieś zdrowotne problemy, nie wiem, psychiczne, które obciążają właśnie tą miłość, ten związek. Być może jakieś nałogi. Nałogi, alkoholizm, narkomania, leki. No, nie wiem, być może jakiś tam hazard, czy uzależnienie od seksu, przez co on nie może być na przykład wierny. Czyli mogą tutaj być różne takie schorzenia, nałogi, które niszczą właśnie waszą miłość, wasze szczęście, wasz związek. I to jest tutaj głównym powodem, że on w tej miłości nie jest stabilny, nie jest konsekwentny, nie umie coś konsekwentnie, długotrwale zbudować, pomimo że marzy o tej stabilizacji. Ale jeśli mężczyzna, czy osoba, którą pytacie, jest pod wpływem nałogów silnych, to ten nałóg rządzi nim i właśnie jest bardzo wtedy szkodliwy dla waszego związku stabilnego, stabilności, tak, długotrwałości tego związku, ponieważ są ciągle jakieś problemy, kryzysy. I tu by pasowało właśnie też ta druga opcja, która tak mi naszła silnie, ponieważ chce się wyleczyć wasz partner, chce być silniejszy, chce być mocniejszy, chce uleczyć siebie samego również, więc i uleczyć również ten związek. Także być może są tutaj właśnie problemy bardzo związane z nałogami, kochani. Lub właśnie, tak jak mówiłam, osoba trzecia, kochanka. Są tutaj dwie opcje, które mi bardzo, bardzo mocno właśnie przychodzą tutaj do głowy. Także skomplikowana miłość w grupie trzeciej. Jakieś no, bardzo duże opóźnienia, komplikacje, obciążenia, które przeszkadzają właśnie tej miłości, takiej normalnej. Czy on cię kocha? Tak, pragnie. Pragnie stabilizacji, pragnie się uleczyć, prawda? W sercu pragnie szczęścia z wami. Lecz coś zaszkadza tutaj wam, coś mu szkodzi, coś obciąża go i wasz związek. Coś nie pozwala być szczęśliwym, coś nie pozwala właśnie tutaj kochać was bezgranicznie. Coś właśnie tutaj rzutuje na tą miłość. Więc jest tu bardzo, bardzo ciężka energia. Proszę napisać w komentarzach, kochani, wszyscy, którzy wybrali grupę trzecią, co właśnie... Jak myślicie, czy ta wróżba rezonuje i właśnie co to może być? Bardzo proszę o feedback. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. Życzę Wam oczywiście szczerej miłości Waszego partnera, Waszej partnerki. By miłość była piękna, bezgraniczna. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia, proszę Państwa, już niebawem.